Tak, tak, to nie żadna pomyłka. Oglądacie odcinek Uchiko Mikosa, zagrajmy w Pokémon Rumble Rush. Jesteśmy tutaj na Arceusie, szukamy rzadkich Pokémonów i jest tutaj jeden z nich, zobaczcie. Lecimy do Machopa. Machampa, właśnie do Machampa. Tutaj staram się złapać wszystkie Pokémony, także go. Wylądowaliśmy i od razu nas tutaj Toxicroak atakuje. Ty, ja go chyba nie miałem. Nie, miałem już. To nie, to opluwamy resztę. Nie ma co ich rozwalać. Idziemy po prostu do bossa od razu. A naszym bossem jest Machamp, na którego tak czekamy. To jest super power Pokémon tutaj. Musimy rozwalić. Tutaj łatwo wchodzą te wszystkie ataki. Super efektywnie. I już teraz będzie knockout. Pięknie, pokonany. Jaki kamień, super kamień wypadł. To możemy otworzyć skrzynkę. Także otworzymy sobie skrzynkę na start i podsumowanie Pokémonów. Toxicroak, Meditate, to Toxicroak był najlepszy. I rzadki kamień, Magnemite zabierze go oczywiście. Także mamy takie kamienie. Otworzymy rzadką skrzynkę. Jeszcze tylko kamerę sobie spróbuję przestawić lekko. O, tak chyba lepiej. Otwieramy skrzyneczkę. Zobaczymy, co tu nam dropnie. Bang. Signal Beam Gear Venonata. Dynamic Punch Gear Gardora. Oraz spora ilość przedmiotów. Tak to wygląda. Dobrze. Całkiem fajnie. Teraz ten rzadki kamień z powrotem wrócił, może być tutaj otworzony. A my mamy jeszcze 7 biletów na przyspieszenie czasu, ale nie będę tego używał teraz, bo po prostu wolę to wykorzystać na jakieś inne Pokémony. Albo po prostu przed wieczorem, jak będę miał po prostu za dużo. Wiecie, co mam na myśli. Jeśli... Nie wiecie, ja też nie wiem, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że jeśli mi zostanie przykładowo 2 godziny do otworzenia skrzynki przed pójściem spać, to ja użyję tych bylecików, żeby zostawić na 10 godzin otwierania na noc kolejnego rzadkiego kamienia. Mam nadzieję, że teraz stało się to jasne. A my lecimy dalej na Machampa, bo tutaj czekają na nas te Pokémony do zdobycia. Dobra, tu olewamy, opluwamy kompletnie. Omijamy, uniki robimy na prawo, na lewo, bo czeka na nas boss, super power Pokémon Machamp. Ale super efektywnie wchodzą te ciosy, naprawdę, cała przyjemność po mojej stronie. I teraz krytyczny. I czy będzie złapany? I nie. Nawet słaby kamień wypadł i jedno piórko. Także... Machoke. I monetki do kolekcji. I piórko, i kamień. Bierz Magnemite. Lecisz. Tak sprawdzam, bo ostatnio przejechałem po tych całych LEDach, aż się bałem, że się zepsuły. Bo tu na mikrofonie te drugie na dole mi się urwały w połowie. Także no, trzeba z nimi uważać. Adventure. Lecimy na kolejny adventure. Kolejne spotkanie z Machampem. Do skutku, aż go nie złapiemy. Cach, 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 cach. Dobra, i teraz tak, robię takie triki, że używamy teraz ciosu. I jeszcze raz ciosu już na dobitkę. Ty, on się świeci, może będzie? Nie, nie będzie. Kurde, a już myślałem, że siądzie. A tu nie. I tak, Machoke. I tyle.
No dobra, piórko, jeszcze kamień. Wiesz, Magnemite, lecisz po niego. Walczący, walczący, no... Walczący się przyda. To może wyrzucę ten latający. Bo tam mam do Lucario gear, coś takiego. Do 3 razy sztuka. Z tym Machampem, jak myślicie? Ale Hiko, ty masz to robić szybciej, musisz uciekać. Czas to pieniądz, a pieniądz to reklamy. Mam nadzieję, że nie pobijacie reklam u mnie. O nie, to będzie boss specjalny, zobaczcie. Mamy rzadkie... Palkia, legendarny Pokémon. Jeszcze tu Infernape'y, których też nie mam. Ej, ja miałem Infernape'y złapać, takie zadanie mnie... Ale to już dawno zrobiłem, ja zapomniałem o tym. Ej, ja chcę palkę. Czym ja ją pokonam? Na pewno nie tym Pokémonem, którego mam teraz. Zmieńmy na coś innego, może Rhyperior? Albo spróbujmy Darkrai'em. Kurde, nie mam żadnych medalionów na nim. Nie, jego atak jest w ogóle żałosny. Który był taki dobry, wykokszony ostatnio? Nie pamiętam, bo ja te medale ostatnio trochę, przyznam szczerze, że podmieniałem i... No nie mam najlepszych. A tutaj nawet super efektywność nie wchodzi na Gravelerze. Graveler... Gravelerze? Nie, Gravelerze. Ale porządnie zaorał. Tylko musimy się naładować ten medalion. A on się zawsze długo ładuje. Teraz, cios, dawaj. Do końca. Palkia leży. No ale nie leży, żeby ją złapać, tylko leży, że jest pokonana. Infernape. Monetki. Czy my dzisiaj złapiemy tego? Machampa? On chyba będzie królem miniaturki dzisiaj. Zresztą jak kliknęliście w filmik, to wiecie. O ile odgadliście, co to za Pokémon. Meditate, tu lecimy dalej. Teraz jest w tle normalny boss. Także wchodzimy tym atakiem. Ale zaorany. Siedem tysięcy, to było potężne. No i nie. Czy ja go nigdy nie złapię? Sam kamień i piórko. Szkoda. Szkoda, że się nie trafia. Meditate 1488, match up 1722 i 34 monetki. Taka sytuacja. Rzadki kamień, który Magnemite zajumał. Jakiego typu się okaże teraz? Jest to walczące. Nie wiem. Usuńmy. Mam już tytuł na odcinek. Niepokonany Machamp. Dobra, lecimy do przodu. Telefon się glitchuje, to przez połączenie internetowe. Ostatnio wychwalałem, jakie to mamy piękny internet w Irlandii Północnej. Czy ten Machamp się świeci? Ma? Nie, bo jakby się świecił, to bym miał większą szansę na jego złapanie. O, siedzi. Nowy Machamp 1764 CP. O matko, co się dzieje z internetem? Obraz nie może być przesyłany do komputera. Jest 1764. Sztos. Uwielbiam zawsze, jak te fajerwerki lecą, takie te. Nie fajerwerki, konfetti.
Pau! I tutaj kamień. Bierz Magnemite. Zacuwaj. Męczysz się, a ja i tak to transferuję. O matko, 10 minut się męczyliśmy z tym maczałkiem. Machampem? Z kim? Z Machampem. To teraz czas na innego Pokemona. Mamy tu coś, czego nie mamy w kolekcji. Sprawdźmy jeszcze raz na podpowiedź, klikając w prawym dolnym rogu. Nie, tu już wszystkie mamy. I na dobrą sprawę moglibyśmy zobaczyć, czy mamy coś w balonach, tych, które tutaj latają nad nami. Bo tutaj są też rzadsze Pokemony. A jest to osoba z dziwnym numerem i ma tutaj Toxicroak Cave. Dobra, lecimy. Toxicroak Cave. I naszym pomocnikiem jest Gastrodon. Ciach. A to możemy ich rozwalać w sumie. Zawsze to więcej tych monetek. Ja idę tu, gdzie jest ich więcej. Zobaczcie, co robię. Taki excellent siadł nawet. I od razu do Toxicroaka lecę, bo on się tu świeci, jak widzicie. Jeszcze mnie zatruł, skurczybyk. Łooo, ale porządnie siadło. On pewnie siądzie też. Tak jest, mówiłem, że siądzie. Jakie CP? 1600... coś. Czyli tak, Krogank to był dobry, albo Massacre Punch. Massacre Punch jest dobry ogólnie. Także Bajobongo. Bierz Magnemite, lecisz, lecisz. I tak. Kolejne balony. Gdzie te balony? Tutaj lecą. Uciekają poza planszem i nawet poza ekran. W kolejnym balonie mamy Metagrossa na Buddy w Graveler Grassland. To dobrze. Metagross będzie nam pomagał. Naszego przyjaciela. A mój Graveler rozwala tu inne poki. Zauważyłem, że w totalnie randomowych momentach się ten ekran lekko zwiesza. No ale cóż, taka technologia. O, Gible! Gible tu jest. Ło, jeszcze udało mi się złapać. Gible jeszcze nie miałem. Ej, jestem ciekaw, czy ten Pokémon Buddy by mi pomógł, jak ja bym nie biegł pierwszy, poza te kraty? W sensie, że on by wszedł pierwszy? Chyba nie. Catch bonus level up. I Gible nowy Pokémon. Aż się cieszy. Jeszcze raz niech wyskoczy. Pęk! 1315 CP. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze z tych balonów mamy? Tu lata jakiś balon. Łączymy się z tym balonem, proszę bardzo. Buddy Pokémon Rayquaza. A jaskinia się nazywa Thank You Cave. Dziękuję, jaskinia. Ktoś z Japonii próbuje nawiązać znajomości. Pozdrawiam mojego moderatora, Odyna, z Japonii. Na Hiko Plus kanał jakimś cudem wbił. Też nagrywa filmiki jakieś z dziwnych gier po japońsku. Nagrywa głównie gameplaye takie bez komentarza. Z tego, co widziałem. Zresztą, kto wbija na kanał Hiko Plus, ma dostęp do przedpremierowych materiałów. Między innymi do nagrywek z live'ów i nie tylko. Dobra, teraz pozwolę tej Rayquazie iść pierwszej. Zobaczymy, co zrobi. No idź, idź, idź. Ty, ona weszła i mi pomaga wtedy. To ja nie mogę jej w tyle zostawać, bo będzie mi pomagać Rayquaza. Ja będę brał.
Ona w ogóle jak taki robak wygląda. Taki robak, który ma się zaraz zmienić w tego. Matylka. Matylka. Taka larwa. Wiesz, Magnemite, lecisz z kamieniem. Czy było coś fajnego na tych wyspach ostatnich? Tu nie. Togetic też nie. Macham Forest to się tu męczyliśmy z łapaniem. A na radarze nie ma nic ciekawego. Zupełnie nic. To polećmy na głowę Arkeusa, zobaczymy czy tu coś będzie. A jest tu, dokładnie mówiąc, Shelton Grassland. Czy zatem spotkamy tu coś fajnego? Na start witają nas kranidosy. Stado kranidosów. I Rampardos. Kręgle. Ten Graveler wygląda jakby grał w kręgle. I mamy naszego Shieldona bossa. Pokémon tarcza. I combo wchodzi. Na hita. I dał kamienia. Kranidos, Kranidos. Ore. Leć, leć. Co przywiozłeś, Magnemite? Mam pełny. Już nie zmieszczę kolejnych kamieni. Cyk. Zmieśćmy się z tym. Chcę zobaczyć, czy teraz ten Graveler da radę, czy nie da rady nadal. Staraptora od jakiegoś czasu nie mogę pokonać. W poprzednim odcinku się tyle razy męczyłem, że to była porażka. Jeszcze tu charge ataki używa. Chyba w takim momencie powinienem uciekać. No tylko to trwa za długo, zdecydowanie za długo. I on nie wzywa swoich Pokémonów do pomocy, przez co nie mogę załadować charge ataku. Teraz wezwał, ale jeszcze jest za późno. Czternaście sekund, nie damy rady. No jeszcze tarcza na dobitkę. No nie, z tymi movesetami i z tymi Pokémonami na chwilę obecną nie damy rady. Nie będziemy próbować, bo no... Nic nie wymyślę, dopóki nie złapię nic lepszego, a nie złapię nic lepszego, dopóki nie będę podróżował po jakichś wyspach, po dobre Pokémony. No, powiem wam, że moja kolekcja już na chwilę obecną bardzo dobrze wygląda. Tego Luxraya nie ma, tu legend, także sporo się nazbierało, tylko nie wiem jeszcze jak te z dołu zebrać, bo to są takie bardziej jakby ekskluzywne, bym powiedział, jeszcze jest Regigigas zablokowany. Także nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie je odblokować. Wiem, że tu na dole, jak przesuwam teraz palcem, widać te pozostałe, których niektórych nie mam. Których niektórych nie mam, tak. Bardzo poprawnie polski hikosz prechasz. To cały czas tutaj Arkeus się powtarza co ileś tam tych sekwencji. No i tak. Tu mi brakuje... Użyć super efektywnego ataku. Możemy użyć go teraz. Zobaczymy, czy nam się uda. Nie wiem, czy na Machampie ten Pokémon ma super efektywny atak. Chyba nie. Chyba muszę zmienić Pokémona w ogóle.
Tak, naładujmy i zmieńmy. Zmarnowałem charge attack. Dosłownie nie trafiłem w niego. Byłem za daleko. Chiko, bo przegrasz jeszcze. Znowu zmarnowałem charge attack. Nie wierzę w to. Na fighting będzie fighting moveset efektywny, bo chyba Lugia to nie wiem, czy... Nie, Lugia też da radę, bo to jest psychic. Tylko, że... miał zmienionego i tym nie wejdziesz. To teraz go nie pokonasz. To był ten super efektyw? Tak. To teraz szybko, z powrotem. Nie wiem, czy to da radę. 8, 7, 6, 5. Udało się w ostatniej sekundzie. Prawie. Czy wszedł ten super efektyw atak, medal i diamenty dostanę za to? Tak, jest, plus 8, nice. To było męczące, powiem wam. Gravel, dobrze sobie radziłeś. Lugia, też buziaczki dla ciebie. Lugia się nie cieszy, chyba nie lubi być ze mną. A Hołu? Cieszy się tak sobie, a Darkrai w ogóle się nie cieszy. No cóż, Darkrai dawno nie grałem, dlatego może mu jest smutno. Myśli, że o nim zapomniałem, czy co? To teraz jeszcze nam zostanie tutaj do 3 medali. Ten jeden z ostatnich. Karchomp. Żeby było super efektywne na niego, to co musi być? Musi być jakiś atak ze smokiem, albo który będzie miał boosta. Tu Fire Punch nie, Shockwave nie. Dragon Kiss będzie miał Fairy, przecież on na smoki to dostaje wciry mocne. O, nie mam nic w ogóle dołączonego do tego Gallade'a. Jak mogę to... Nie umiem tego zrobić. A, to po prostu wystarczy kliknąć na Pokemona. Dobra, Gallade, gdzie jesteś? Chyba na samej górze? Nie. Tak. Dołączmy jakiś medal, który nie jest dołączony do żadnego Pokemona. Na przykład Signal Beam. Tak. Oraz Power Gear do zwiększenia CP. Damy Grapplera level 7. Czyli 1812 CP zwiększone na 2162, ok. To będzie tak na chwilę tylko, żeby mu osłabić tego Pokemona. W sensie, żeby zadać super efektywny atak. Dobra, pora zmienić Pokemona na naszego Gravelera, co nie? Ale ten Stonehenge w ogóle nie jest super efektywny. To po co ja na niego zmieniłem? Może dlatego, że Arceus wchodzi tym lepszym atakiem? Ja go tym nie pokonam. O panie, zapomnij. Trzeba było się przygotować z tymi movesetami jednak do tego. Bardzo słabo ci idzie, Hiko. Tak trzymaj. Super efektywność teoretycznie zaliczyłem, ale stop. Szybko. 9, 8, 7, 6, 5... Uff. Dobra. Medal zdobyty za super efektywność i myślę, że na tym etapie możemy zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Pokémon Rumble Rush.
zdobytymi medalami, zdobytymi Machampem. Oj, jak ja się na nim namęczyłem. Połowa odcinka prawie zeszła na niego. Bez kitu. Machamp, jak mogłeś mi to zrobić? Połowę odcinka. No to tak. Teraz będziemy musieli czekać na zmianę Pokemonów. Jak będzie coś fajnego, to będzie kolejny odcinek. A ze Starevią zmierzę się ze Staraptorem w sumie. Chyba w kolejnym odcinku zagrajmy w Pokemon Rumble Rush. No bo ona ma 3900 CP. Dlatego koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na mojego Instagrama i suba, nie zapomnijcie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Pokemon Rumble Rush na kanale Hikomikos. Do zobaczenia. Na razie. Cześć, cześć, cześć. Nie umiem kliknąć wyłącz ekranu, bo klikam nie to, co trzeba. Pa, pa, pa.